Cześćkę, moi drodzy, słuchajcie, witam Was na moim kanale, witam ja Was, z tyłu żona z Magdaleną i Marley. Chodźcie, Marley, pokaż, bo dawno Ci nie było. Chodź do Pana, chcesz iść na dwór? Idziemy z psem na dwór? Idziemy? Tak, jest. No, Marley chce iść na dwór, bo jeszcze nie był. No, uważaj na lampę tylko. Tylko najpierw zrobimy rozpakowanie, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, rozpakowuję zasilacz. Stwierdziłem, że ciekawa rzecz, ponieważ jest to zasilacz 400W FSP Fortron, zasilacz do klienta. Jemu padł zasilacz, w ogóle chodził wcześniej do innego serwisu, gdzie kupił nową kartę graficzną i słuchajcie, dwa razy wymieniał ją na gwarancję, teraz jest trzeci raz. Genialni serwisanci nie wpadli, że mógł być to zasilacz, tym bardziej, że były sygnały, że komputer się resetuje z niewyjaśnionych przyczyn. Zasilacz to jest leżak magazynowy, ale nowy. Tutaj co mam? Tu mam fakturkę. Dokładnie. Także to na bok. I tak, słuchajcie, wygląda zasilacz w opakowaniu. To nie jest oryginalne oczywiście opakowanie, tak jak mówię, to pewnie jakiś OEM był do zestawów komputerowych. Zasilacz naprawdę słusznej masy. Jeżeli pamiętacie moje wcześniejsze filmy z zasilaczami, że mówiłem, że zasilacze kiedyś wybierało się na wagę, to jest właśnie zasilacz z tych czasów, to jest zasilacz, kiedy właśnie jeszcze tak się zasilacze kupowało. Podobno Marley coś na mnie zostawił. Ok, lecimy dalej. Zobaczcie, co mi tu wyleciało, a trochę od opakowania. To jest zasilacz, tu jeszcze mamy małą 80 z frontu. Chodźcie po prostu dokładnie sobie ten zasilacz zobaczyć. Więc tak, mamy wejście do zasilania oczywiście. Jak widzicie, nie ma tutaj przełącznika, włącznik, wyłącznik, wentylatorek. Idealny stan oczywiście, bo zasilacz jest nowy. Rok gwarancji jeszcze na niego jest. Spodnia część, tutaj mamy troszeczkę tylko wylot powietrza i duże otwory wentylacyjne z tyłu zasilacza. Zobaczcie, jakie tutaj są potężne radiatory, także tutaj jest też wszystko w sumie skrzętnie schowane, ale zasilacz ma pewnie coś koło 2 kg. Zresztą możecie zobaczyć, ile ten Fortron ma. Zobaczcie, FSP Group. Teraz te zasilacze, kiedyś to był Fortron, a teraz zostało samo FSP. Kiedyś to, tak jak jeszcze teraz, jest FSP Fortron. Mamy tutaj specyfikację napięciową. Mamy jedną, dwie linie plus 12 V z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 385 W. Także tutaj mamy dużą sprawność tego zasilacza. To jest dokładnie 15 A na jednej linii, a na drugiej dokładnie. Jedna ma 14, druga ma 15 A. Co tu więcej dodać? Zobaczmy sobie przede wszystkim okablowanie. Oczywiście to jeszcze nie są czasy, kiedy te kable były tak w takich lepszych zasilaczach, w oplotach. Teraz już każdy taki ma. Mamy złącze, to jest 24 piny, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dokładnie, 24-pinowe, nierozłączane. Moim zdaniem bardzo dobry wybór, dobre posunięcie. Teraz tak, zasilanie do procesora mamy tutaj, gdzie tu jest... czteropinówka, tutaj czteropinówkę do procesora, no dokładnie takie wejście jest na płycie głównej, także tutaj nie ma problemu. Mamy aż dwa złącza PCI Express 6 i dalej Molexy. Molexów tu jest jeszcze całkiem pokaźna ilość, ponieważ zobaczcie, na jednym przewodzie mamy 4 Molexy i na drugim, przepraszam, 2 i na drugim też 2, także w sumie mamy 4 Molexy, ale też mamy 4 złącza SATA. Także tutaj jest dość bogate wyposażenie, jeżeli chodzi o kablowanie. Natomiast troszeczkę krótki jest kabel 24-pinowy i krótki jest kabel 4-pinowy do procesora. Niech go jeszcze raz tutaj znajdę. Zobaczcie, jaki on jest króciutki. Ponieważ jest to zasilacz, który był produkowany jeszcze w czasach, gdzie te zasilacze były instalowane normalnie tak, czyli na górze obudowy. Właściwie bardziej powinienem pokazać tak, bo on prawdopodobnie będzie tak przykręcony jak w tym momencie, że te kable były sobie tam gdzieś dalej bliżej płyty głównej, chociaż tak również można go przykręcić. Nie będzie to problemem, ponieważ tam jest obudowa tracera i on tak będzie przykręcony, tak że ten kabel starczy bez problemu. Jeszcze będzie trzeba to ładnie uporządkować, żeby on się nie marnował. Natomiast co zrobić, jeżeli kiedyś w przyszłości na przykład klienci by zmienili obudowę i ten zasilacz miałby być tak jak teraz, to jest standardem, czyli na dole obudowy,
No de facto nic prostszego, bo wystarczy kupić przejściówkę. Czy samą po prostu przeduszkę do kabla EPS zasilającego. Moi drodzy, w tym rozpakowaniu to jest na tyle. A może jeszcze powiem o kosztach. Ten zasilacz z przesyłką kosztował około 9 dych. Także całkiem przyzwoita kwota. Zasilacz 400 W wystarczający do tego zestawu w zupełności. Moi drodzy, to jest na tyle w tym rozpakowaniu. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.